Nauczanie domowe. 23 kwietnia. Dzieje apostolskie, rozdział 1, wersety od 3 do 8. Po swojej męce Jezus dał apostołom wiele dowodów, że żyje. Ukazywał im się przez 40 dni i mówił o Królestwie Bożym. A podczas wspólnego posiłku kazał im nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca. Mówił: słyszeliście o niej ode mnie. Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym. Zapytywali go zebrani: Panie, czy w tym czasie przywrócisz Królestwo Izraela? Odpowiedział im: nie wasza to rzecz znać czas i chwilę, które Ojciec ustalił swoją władzą. Ale gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei i w Samarii i aż po krańce ziemi. Komu najbardziej zależy na ewangelizacji? Kto jest największym promotorem głoszenia? Kto zrobi wszystko, by dobra nowina dotarła do każdego człowieka? Oczywiście Duch Święty. To ważne stwierdzenie i to z kilku powodów. Po pierwsze, głoszenie Ewangelii nie jest ludzkim pomysłem. Słyszymy, że Jezus mówi, to jest obietnica Ojca, Duch Święty, który nauczy, jak być świadkami. To Ojciec zaplanował, to Ojciec zechciał właśnie w ten sposób. To obietnica, która się zrealizuje, jeżeli uczniowie będą współdziałać z Jezusem. Czyli jest to jakiś Boży plan. Boży plan zapowiedzi jeszcze w Starym Testamencie tego, że Duch Święty zostanie wylany na wszelkie stworzenie. I teraz apostołowie są uczestnikami, są elementem realizacji tego planu. Czasami ktoś pyta mnie, czy w duszpasterstwie można coś zaplanować. Więc tutaj mamy odpowiedź. Z Duchem Świętym tak. Z Duchem Świętym można wiele zaplanować, ponieważ to Bóg zechciał właśnie tak to uczynić, że Jezus zgromadził uczniów, że zapowiedział, że mają otrzymać moc Ducha i kiedy otrzymali, stali się rzeczywiście ewangelizatorami i świadkami na całym świecie. Po drugie, prawda o tym, że Duch Święty jest promotorem, skłania nas do stwierdzenia, że zanim będziemy tymi świadkami i ewangelizatorami, to jest w nas taka konieczność wołania o Ducha Świętego i my sami nie możemy tego zrobić, więc potrzebujemy tej mocy Ducha. Potrzebujemy tego otrzymania, tego wypełnienia Duchem Świętym. Wykłady, szkolenia, akcje bez Ducha Świętego są puste. Ale to właśnie Duch Święty wszystkie te przygotowania, wszystkie te ćwiczenia, wszystkie te szkolenia uczyni żywymi, ponieważ to Jego moc sprawia, że możemy stawać się właśnie tymi, którzy głoszą Słowo Boże w sposób konkretny, profesjonalny i skuteczny. Po trzecie, Duch Święty objawia Jezusa najpierw głoszącemu. Duch Święty nie chce z nas czynić tylko bezwolne naczynia. Duch Święty nie chce z nas czynić tylko bezwolne narzędzia. To my najpierw jesteśmy przeniknięci łaską dobrej nowiny. To najpierw nam Duch Święty pokazuje Jezusa, objawia Go, daje to doświadczenie bliskości z Nim, a potem dopiero daje to tym, którym głosimy, tym, do których idziemy. Zatem Duch Święty jest tym, który wewnątrz tego procesu ewangelizacji jest światłem i dla głoszącego, i dla słuchającego. Po czwarte, Duch Święty podpowiada, co i jak należy mówić. To właśnie On jest tym ożywiającym, to właśnie to On jest tym prowadzącym, to On jest dającym te natchnienia, dającym łaski, które są potrzebne w czasie już samego procesu ewangelizacyjnego. Bo przecież to nie jest chwila. W rodzinie to może trwać tygodnie, miesiące, a nawet lata. Kiedy bliskim niesiemy dobrą nowinę, kiedy głosimy sobie nawzajem, to przecież umacniamy się i jesteśmy, czy we wspólnocie, czy w parafii, tymi, którzy są blisko siebie przez długi okres czasu. I Duch Święty podpowiada nam, w jaki sposób mamy siebie też nawzajem umacniać, podnosić, no i głosić sobie dobrą nowinę. I po piąte,
To Duch Święty sprawia, że słowa Jezusa nie tracą nic ze swojej skuteczności i że są ciągle pełne mocy. Że to nie jest tylko powtórka, że to nie jest tylko naśladownictwo, które gdzieś tam podpatrzyliśmy, no właśnie u mistrza czy u kogoś innego, kto wydawało nam się robi to lepiej od nas. To Duch Święty sprawia, że te właśnie słowa dobrej nowiny, Ewangelii docierają, przemieniają, uzdrawiają, czynią rzeczy wielkie, cudowne i nowe. No bo to On jest promotorem ewangelizacji, zamiaru, który Ojciec i Syn razem z Nim realizują na ziemi. Ty możesz być uczestnikiem tego właśnie zamiaru i tego dzieła.